Dzień dobry, cześć czołem, witam wszystkich serdecznie, Emil z tej strony, witajcie na moim kanale, proszę Państwa, kolejna misja Legacy of the Void. Był ładny, taki no niewielki filmik, coś tam pogadali, niestety z powodów mojej kociej bestii, która rozwaliła eksplita, wam go nie pokażę, ale nic wielkiego, Raynor trochę sucharzył. Dobra, zobaczmy, zaczynamy od rdzenia solarnego, co jest ciekawego. Nic ciekawego tu nie mamy. Nowa rzecz, przeciążenie Nexusa. A, fotonowo charge, no dobra. O, gromadzenie Wespanu, dobry pomysł. Zawsze spoko, może się przydać. Lanca solarna, czy mi się podobała? Nawet zabawna była, czemu by nie. Zobaczymy, niech nam wydobywa gaz. Na początek, co w radzie? The day Ul binds us. No bo binds us, a nie zaślepia. It's looking bad, Artanis. A lot of dead people down there. We gotta take these bastards out. What could have led these Terrans to come under Amon's thrall? They were assigned to some top secret details, running security at Dr. Narud's hybrid research labs. Mm. After Valerian re-established the government, the Mobius Foundation went dark. Last transmissions were chaotic, crazed. Next thing we know, the attack started. The Naemon has turned them into his slaves, an army. They are dangerous, but they are only the start of the war to come. You always were the optimistic sort. Everywhere we journey, destruction and death. This is the future for all if we do not intervene. Mobius Corps is making their way to Bennett Port with the artifact. We gotta stop them before they get away with it. Immortale będzie fajnie. Dobra, to bierzemy Immortale i atakujemy. Ale mi się te koncept arty podobają. Przy okazji pozdrowienie od dzikiej bestii, która tutaj przeszkadza nagrywać materiały. Link mówi, że powinienem zająć się Zergiem, a nie grać to sobie. Welcome to Bennett Port, at least what's left of it. Mobius Corps entrenched themselves here to keep us from the artifact. Valerian's setting up his base now. Once he gets... Oh! Raynor, what is happening? The hybrid are channeling void energy into the keystone. The resulting psionic disruption has overwhelmed the Terrans. Deploy our immortals. We need heavy assault to protect these Terrans until the disruption subsides. Man, that's two IOU, Artanis. Felt like I was losing my damn mind. What about you? The keystone is recharging, Commander. They will surely activate it again soon. We must reclaim it. You ain't kidding. Let's lock and load, partner. Immortale. O kurde, to by salki, chociaż salki byłyby tu przydatne. Kolejne zakłócenie za 3 minuty. A, jest gaz wydobywany w górę. No to ciekawe. No spoko, idziemy na górę. A to nie ma nic ciekawego? My boys are taking this fight to Mobius Corps. Once you got your defenses in place, bring the heat. To jest tylko pancerzona? Nie, lekka. Trochę szkoda, że cały czas jeden na jednej bazie. This disruption has hit my forces hard. We've taken heavy casualties and we're going to need more time to establish our fortifications. Do what you can to keep them at bay. Already on it. Your position will be secure till they fire off that keystone again. To będzie ciekawe. W sumie ciekawa opcja. Co, postawić działa? Myślę, że tu u dołu będziemy stawiali działa jakieś do obrony. Z czasem. Nowe gate'y by się przydały. Może robotik? Może jakieś deteki pojedyncze? Hierarch. Several of our Dominion research facilities are reporting that they are under attack. If you can rescue them, I'll
they'll return any Protoss technology they've collected to you. Się robi. Tego może na razie nie wykorzystujmy. Dawaj, Zelo, dawaj! No, ale też Zelo tak zbili. We have liberated a Dominion facility. Nice. Can't believe we made it out alive. Some of our medics will stay behind in case you need them. No, do sady medyków? A nie. Myślałem, że do sady medyków. W sumie te mogę teraz tą tarczę odpalać. Tarcza jest fajna. Keystone is about to emit another disruption nova. The Terrans will be incapacitated while the disruption is active. Glory is eternal. Oh shit, Gated. You must construct pylons. We shall serve forever. To będzie ciekawe za chwilę. Tyle wam powiem. Let fear consume you. Pancerzona, no dobrze. Tyle dobroci z tego wszystkiego. Okay, będzie tak górą, tak? To nie problem. Wracać do wydobycia, chamy. A nie, to w sumie dobrze, będę wiedział, z której strony atakują. To nie jest źle, to nie jest źle. Trochę darków z przodu i będzie gicior. Pewnie powinienem wyjść naprzód i pomóc atakować. To chyba się nazywa Mikro. To jest też dobry moment, żeby ich zaatakować w takim wypadku. Właśnie o tym pomyślałem. To jest świetny moment, żeby ich zaatakować. Nie, to jest idealny moment, żeby atakować. There is no sun. Osiris, Shien. The enemy closes. Glory through perseverance. I heed the call. I feel your presence. To jest dosyć ciekawa opcja. Our day comes. Give your order. Tak, trzeba będzie postawić wieżyczki i tak bronić ich przed. No to co, tylko Immortale będą mnie atakowały? Tylko te dużo będą mnie atakowały, że tak to jest fajnie. To ja... A, przy okazji, zobaczymy, mi zapomniał. No, paru banalnych rzeczy. Dobra, idziemy górą. Dawaj dołem. Nie mogę robić tych? Potrzebuję rdzeń cybernetyczny. O, ludzie. Zapomniałem o rdzeniu. Co tam, jak tam? No. Mobius Corps has turned their sights upon our Nexus. Prepare for battle. All will worship, or be forever silent. My life for iron. Dobra, nie, to trzeba trochę się ogarnąć. Z jednej strony zaatakować. Proxy pylon z przodu by się przydał. O, cholera jasna, jestem atakowany z przodu. Ej, no, nie podoba mi się to, co się dzieje. Się nazywało? A, możemy przy Forge. O, ludzie. Wiecie co? Za chwilę będziecie świadkami, jak Emil przegrał. To dobra, wiecie co? No, zacznijmy jeszcze raz. Dobra, ale przynajmniej już wiem, co i jak to mniej więcej powinno wyglądać, jakie jednostki rozstawić, co trzeba robić po początek. No właśnie, ten jest. Tak, wiemy. I
have not enough minerals. Tyle tej jawy. You have not enough minerals. We can construct immortals from the robotics facility. They are quite effective at sieging enemies or defending our allies. Dobra, dobra, będzie dobrze. All right. My boys are taking this fight to Mobius Corps. And once you got your defenses in place, bring the heat. The call. Our duty is unending. We shall, I feel glory return. I keep. This disruption has hit my forces hard. We've taken heavy casualties, and we're going to need more time to establish our fortifications. Do what you can to keep them at bay. Already on it. Your position will be secure till they fire up that keystone again. Ile ich potrzebuje? No chyba w ciula. Bo jej, albo jej więcej. Z tego co pamiętam, tak, Doom będzie bezpieczny, czyli trzeba się na razie tylko przygotować do obrony u góry. To dobrze, to dobrze. Ale użycie tego jest strasznie głupie, niepotrzebne. Okej. Za 3 immortale by się przydały, co nie. Supply block zawsze spoko. Hierarch. Several of our Dominion research facilities are reporting that they are under attack. If you can rescue them, I'll return any Protoss technology they've collected to you. Damy radę. Idą górą? Idą górą. You have not enough minerals. We must. I feel Ungara, Manaka. Pod piątkę. Minerałów mi brak cały czas. No i co? Gdzie są immortale? La 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 la. Keystone is emitting powerful energies. I expect it will fire again soon. No problemu. Mam nadzieję, że sobie... Nie, no mamy ten ostrzał, to damy sobie radę. Będziemy po prostu skakali dół, góra, a potem trzeba się przygotować do obrony. To nie ma sensu na razie atakować. Czekamy, gdzie rzecz. Co to jest? Błądny strach. Nie, to jest piękne. You must construct additional pylons. I doszkodzimy go, mam nadzieję. Tak, wiem, pylony. Pylony. Nie mam wielkiej potrzeby walczenia z nimi. I tracenia swoich tego. Zaraz chwilę będzie gotowe. Sitniam później jeszcze. Okay. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj nie trafiliśmy z jednym. The attackers have fallen. Forge ahead to the keystone's location. Kuźnia. Kuźnia i upgrade. Commander, our forces are ready. The Dominion is engaging Mobius Corps. No i cholera mi kamienie, to nie wiem. No dobra. Tu udało się ładnie zniszczyć.
Są. Do teki by mi się przydało, ale niekoniecznie tu. Dlatego mamy sun. A, shield battery by mi się przydało jak cholera do nich. O, no to są zeloty. Mobius Corps has turned their sights upon our Nexus. Prepare for battle. All will worship, or be forever silent. Dobra, trzeba się cofnąć, bo wszyscy wiemy, co będzie się za chwilę tu działo. Zaatakujemy ten dychamy, jeśli się nie mylę. Echo mam już wystarczy. No, żebym głupio stracił mortala. No. I like can't it. Believe we made it out alive. Some of our medics will stay behind in case you need them. Nie, no spoko, dobra. I w tym momencie kończymy już. Emil, pamiętaj, nie produkuj tego więcej. Idziemy górą. Dajcie mi baterii. Baterii, to będą pierwsza klasa. No znowu pylony mi się pokończyły. To co do pylonów, to pierdzielnijmy za dwa tam. No to nie widzę sensu atakowania górą, póki nie ma zakłóceń, ale o, przejdźmy na górę. O, to jest dobry pomysł. Idziemy górą. Oh shit. Shit. Thank you for your help. Our last science vessels are on their way to the front line. Oh. The Keystone is about to emit another disruption nova. The Terrans will be incapacitated while the disruption is active. O, to jest fajne. A zarąbiste. Będą mnie liczyli. No, obstawiam, że będzie atak dołem. Tak na zdrowy rozsądek. Do wyjścia tu szybko. Ja przy nie widzę. No dobra. Mam energii? Mam energii. Dużo mam energii. To jest fajna opcja, żeby właśnie przypychać linię. Czy przypychać linię, to fajnie brzmi, co nie? Żeby ich atakować. Gaszcie, co tu się będzie działo za chwilę. Tak, tyle to ja zauważyłem, ale to teraz spierdzieli. Ale oberwaliśmy. To było głupie. Raczej. We've broken their defenses. Let's get some bunkers out there. Immortale idą. To jest akurat dobro. Powiedzcie mi, że te polecą za mną, nie lecą za mną. I return
lubię, nie lubię, nie lubię. Takie rzeczy robią tutaj. Okej, jest Shieldbuster. I co tutaj jeszcze potrzebowałem, bo zapomniałem. A, już wiem. Tak na wszelki wypadek. Dajmy za dwa. No, nie bądźmy tacy wredni. Jest gdzieś tam jakieś śmietarnie. O, tu jest baza! O, ja jak jestem głupi, nie zauważyłem bazy, którą mogę przejąć. Może więcej gate'ów by mi się mimo wszystko przydało. Później widzę, działa pełną parą. Może jakieś upgrade'y byśmy wypierdzielnęli. No i draguny, draguny. Jak to jestem under attack? Co to ma być? Sobie. Tak. Mam nadzieję, że dobrze teraz celuję. Mniej więcej. Nie stać XP, nie stać XP, nie stać XP. Uff, nie straciłem XP. Ja chciałem się wczuć, że XP stracę. To dawać mi tu co można. Idziemy górą. No tu ładnie uczyszczone. Czy czekamy? Na razie grzecznie. Dobra, robimy immortale. Upgrade'y są, jeśli się nie mylę, tworzone. Tak, tak. Znajdźmy wszystkich tych, co się tu obijają. Dajcie mi ten monolit. Jak sobie jeden będzie. Tak, to wszystko wpadek. A, jeszcze do trzeba się przejść. The Keystone is reaching full power hierarch. We will need to defend our allies from the hybrid once more. Tu nie ma sensu walczyć. Czy inaczej, tu jest sens poczekać chwilę, a tu jest sens stworzyć te. I one zaatakujemy z dwóch stron. Żeby tam trochę było niszczone po obu stronach. O mój Boże, Sam. Są Vulture, to jest Vulture. Rozwala. No, jeszcze troszeczkę czasu. Like, podoba mi się to, co się dzieje. Chcę zrobić tą minimapą. Nie ma sensu tu walczyć z nimi. Trzeba poczekać jeszcze te 25 sekund. Znaczy... We have survived the hybrid's assault. Continue onward, warriors. Dark there for a while. Good thing you've got our backs. Dominion SCVs, establish a fortification line here. Panie Proba, pan to jednak przeginasz. Tak, to może zaboleć. Nie, na razie draguny się sprawdzają. W sumie przy Peteranu draguny są dobre. Te jakieś deteki dać do obrony linii, byłby święty spokój. Thank heavens. Almost everyone died. Just a few medevacs left. I'll send them to support the Emperor's forces.
Emperor Valerian, we have secured all of the threatened facilities. I promise you, I won't forget this kindness, Hierarch. You have not enough minerals. Nie ma sensu atakować. Autentycznie, nie ma sensu. Stworzymy odpowiednią armię i dopiero potem coś się pomyśli. O, bo może wysłać deteki, żeby te się zabawiły. I tyle. A armia główna, immortali, dragunów, po prostu sobie idzie. Oj. Głupi laser w myszce blokuje. Nie, no trzeba myszkę do mnie. Tak, wiem, ględzę o tym non-stop. Tyle wspomnień. Dobra, myślę, że po tym skończymy już to. Zrobimy tak ten szturm ostateczny. Już nawet nie ma co się bawić, ale zrobiłem deadbola, chociaż mam te złe przeczucie, że coś tu będzie nie ten tego. Nie, no co tam, chłopaki, nie byliśmy tacy. Po cholerę, mamy tutaj sobie... Po co mamy się denerwować? Czym się tu denerwować? Tu nie ma czym się denerwować. Nie. Okay. Another disruption will occur soon. Remember, we can use this time to protect our allies from the hybrid or attack Mobius Core. Siebie. Ale będzie miazga. Niech tylko hybrydy teraz podejdą do mnie. Niech tylko hybrydy do mnie podejdą. Jednak działa. To chce się założyć, że nie same te taki wystarczą. Pylony, nie pylony. Tak, to jest zabawne. Wysyłamy deteki i jest liba. O, Sionic Storm, to chamstwo. Co to się nazywa? Dominator? Ha. Retribution awaits. You must construct additional pylons. Idziemy, kończymy tak. Your allies' base is upgrade complete. Sionic Storm parę razy na mnie, co? No i pięknie, ogniwo będzie moje! I ogniwo jest moje, ogniwo jest moje! Cudownie. Easy. Easy. No bo za tkanką żywą biegł. I dziabał.
Did you know this warrior? No. But I know his story. I know all their stories. None of them ever think it'll end like this. Reports been coming in from all over. Dominion worlds overrun. Outposts destroyed. A lot more dead boys out there. Warriors. Death is the fate of all warriors. A fate we too may soon embrace. Fate ain't written, Artanis. Way I see it, if Zeratul believed you could make a difference in all this, then this fight's just begun. It is your custom to shake the hand of a friend, is it not? Czemu mi to Blizzard zawsze robi? Po każdej cutscence mam po prostu ciarki. Przechodzą mnie cholerne ciarki po każdej... dobra. Czego nie zrobiłem? Na 5 budowli. Ty pewnie bym nie stracił, gdyby ten mój głupi atak szarża immortalami z boku. Kolejny odcinek z nami. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Łapka w górę, jeżeli tak. Łapka w dół, jeżeli nie. Jeżeli się nie podobało, to napiszcie, dlaczego się nie podobało. Tak wiem, nie jest po polsku. Nie jestem patriotyczny jak zawsze. Bla, bla, bla. Do usłyszenia. Cześć! Czy wy mnie zobaczycie? Ja was nie zobaczę i nie usłyszę. Na razie.